Studio Lato, Joanna Wyrzykowska, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś, proszę Państwa, będę Państwa zachęcać do aktywności, do ruchu, bo nie trzeba wiele, jak się okazuje, żeby troszeczkę się poruszać, żeby wstać z kanapy. Moim gościem dzisiaj jest Pani Marzena Olszyńska, właśnie pasjonatka chodzenia z kijkami. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, nie zawsze chodziłaś z kijkami. Jak to się zaczęło? Od czego zaczęła się ta pierwsza myśl, że jednak weźmiesz te kijki i pójdziesz? Czy ja cały czas powtarzam wszystkim znajomym i tym, co chcą słuchać, że każdy ma swoją ścieżkę. Półtora roku temu po raz kolejny chciałam z mężem zimowym porą, czarnym szlakiem zdobyć tą górę. No, jak gdyby moje zdolności do tego, żeby wejść na tą górę, wtedy nie były w ogóle w zasięgu wzroku. Umówmy się, że mój mąż delikatnie powiedział, że on nie widzi mnie na Śnieżce w tym roku. Więc w sumie przemyślałam to, co do mnie powiedział i tak naprawdę wstałam z kanapy w tym chwili, której to powiedział. Wzięłam kije i poszłam na swoje pierwsze 2 kilometry. To było półtora roku temu. Dokładnie 18 stycznia zaczęła się moja przygoda z kijami. Czyli motywacją był mąż i pewnego rodzaju krytyka. Czy ta Śnieżka została już zdobyta, czy jeszcze nie? Ta Śnieżka została zdobyta w tamtym roku, rzeczywiście pod koniec lutego, z dużym wysiłkiem i z dużym trudem. Mam nadzieję, że w następnym sezonie pójdzie nam łatwiej, bo mam nadzieję, że będę tam wracać, bo jest to fajne miejsce. No właśnie, ale Śnieżka została zdobyta. Ktoś by powiedział, dobra, przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem, kładę się dalej na kanapie, a ty nie. Bo kije wkręcają. W kije wkręcają, bo się robi tak pierwsze te 2 kilometry, później dodaje się po pół kilometra przynajmniej. Ja sobie nastawiałam jedną rzecz wtedy w styczniu, że nocna ściema to jest coś, co jestem w stanie zrobić, jeżeli co 2 dni będę o pół kilometra zwiększać swój dystans. I tak naprawdę wycięłam sobie znaczek nocnej ściemy, przykleiłam nad łóżkiem i codziennie wieczorem patrzyłam, że ja zrobię w tym roku. W 2018 roku udało mi się pójść nocną ściemę. Był to dla mnie półmaraton. Fantastyczna sytuacja, świetni ludzie, kapitalna rzecz i muszę powiedzieć, że w tym roku udało mi się już namówić kilka osób, które z kijami również pójdą. No właśnie, bo obserwuję na Facebooku twoje chodzenie z kijami i widzę, że tych ludzi jest coraz więcej i sobie myślę, jak ta Marzena to robi, że ona wyciąga ludzi z kanapy, z domu i każe im chodzić dookoła Wodnej Doliny z kijami. Ja robię to w bardzo prosty sposób, ponieważ jadąc rowerem, bo przemieszczam się tylko i wyłącznie w tej chwili rowerem w Pokoszalinie. Kolejna twoja aktywność. Tak, to po prostu zaczepiam ludzi, widząc, jak chodzą z kijami. Bo wchodzę z założenia, że jeżeli ktoś już kupił kije, wyszedł z tymi kijami, to chce coś zrobić. Jeżeli widzę, że mogę pomóc, to po prostu zatrzymuję się, przepraszam, przedstawiam i zachęcam do tego, żeby przyjść. Oczywiście przez pierwsze 10 minut opowiadam, jak powinno się chodzić, żeby już ta osoba doszła do domu w miarę prawidłowo, ale później, żeby przyszła na Wodną Dolinę i pochodziła z nami. No właśnie, bo trzeba mieć odpowiednią technikę, żeby chodzić dobrze z kijami. Co to znaczy chodzić dobrze? Czyli to znaczy, że jak nie umiem, to mogę sobie zaszkodzić? Znaczy nie, tu chyba nie ma takiej możliwości, żeby sobie zaszkodzić. Każdy ruch jest fajną rzeczą. Tu jest kwestia tego, żebyśmy odpowiednie partie mięśni zaangażowali w chodzenie. Jeżeli chcemy dobrze chodzić, to musimy troszeczkę popracować nad techniką. Czy to jest trudne nauczyć się chodzić z kijami? Czy po, nie wiem, jednym, drugim, trzecim wytłumaczeniu już każdy załapie? Powiem w ten sposób. Po pół roku byłam przekonana, że świetnie chodzę i w ogóle no, właściwie nic mnie nie powstrzyma i wystartowałam w Pucharze Polski. I na dzień dobry ściągnął mnie tak naprawdę z trasy sędzia, który powiedział, kobieto, trzeba się nauczyć chodzić z kijami. I powiedział w sumie fajną rzecz. Zostań po zawodach, pokażę. I to była świetna nauka i tak naprawdę od tego się zaczęło, że pojechałam na jeden kurs, pojechałam na następny kurs. Na zawodach zawsze już obserwowałam tych najlepszych, no bo wyobraźcie sobie, w przedziale, niedawno byłam w tym przedziale do 50 i w momencie, kiedy wychodzisz z boksu, po minucie startują plus 55, plus 60, plus 65 i widzisz, że po paru minutach ta 60 cię wyprzedza i po prostu tylko czujesz dym.
tym za nią, to już jasna cholera, ja też tak chcę. Mhm. No właśnie, potrafisz się takimi celami bardzo sportowymi zmotywować. I to jest fantastyczne, jak się ma jakiś cel, motywację do tego się dąży. Ale żeby ten cel osiągnąć, musimy pokonać tę codzienność. Czyli codziennie sobie powiedzieć, dziś też zlezę z kanapy i dziś też pójdę. Jak się motywować właśnie na co dzień? Znaczy, powiem tak, ja to zrobiłam w dwóch etapach. Pojechałam sobie do Łodzi na kurs coacha, gdzie powiedziałam, co chcę robić, pomóżcie mi, jak mam motywować ludzi, w jaki sposób do nich mówić i co robić. I tak naprawdę przez tydzień tłoczono mi wiedzę do głowy i to była świetna wiedza. Dwa, staram się na Facebooku codziennie komuś jakieś złote myśli, które niekoniecznie są moje, bo często je zapożyczam i mówię, że zapożyczam, przekazać, tak? Czyli po prostu wychodźmy, róbmy, ruszmy się. Ja mam tak zwany własny cud. To jest cykliczne unoszenie i ten cud staram się po prostu każdemu przekazać, że bez tego się nie da. Mhm. Mam za sobą zrzucone 30 kilo. Pamiętasz mnie? Troszeczkę większą. Nie stosowałam żadnych diet. No w tej chwili rzeczywiście stosuję, ograniczam słodycze. To jest coś, co kocham. Mhm. Każdy kocha. Ale po prostu to tylko ograniczam. Nie staram się zrezygnować z nich, bo jest to fajna rzecz i twierdzę, że każdy powinien sobie dosłodzić to. Mhm. Powiedz mi, kim są ci ludzie, którzy z tobą chodzą? Czy to są ludzie właśnie, którym się udało zleść z tej kanapy? Czy to są tacy sportowcy amatorzy, którzy zawsze lubili ruch? Kto to jest? Powiem tak, po pierwsze nie wiem, znam imiona, nie wiem kto jest kim, po jakimś czasie dowiaduję się, a ktoś tutaj jest prokuratorem, a ktoś tutaj jest nauczycielką, a ktoś tu jest osobą sprzątającą. Jak gdyby to mnie nie interesuje. Po pierwsze uprawiamy Nordic Walking, a nie Nordic Talking, czyli nie rozmawiamy. Ja strasznie jestem na to uczulona, ponieważ trening ma być treningiem. Jeżeli chcemy pójść sobie towarzysko, to rzeczywiście po skończonym treningu dziewczyny idą, pytlują, super. Osoby, które przychodzą, to są te, które albo u siebie zauważyły, że już czas coś zrobić, albo te, które już zaczęły próbować. Mam taką Madzię, cudną kobietę, którą zgarnęłam na Wojska Polskiego, gdzie widziałam, że po prostu szła upocona po pachy, dokładnie ze skarpetami pewnie, gdzie szła bardzo nieprawidłowo. Źle, nieprawidłowo. I mówię, chodź kobieto. Od dwóch miesięcy przychodzi na rzeczywiście na Wodną Dolinę, przychodzi w każdy poniedziałek, w każdą środę. Dziewczyna nam niknie w oczach, a za to robi się promienna. Mhm. Najfajniejszą rzeczą to, co zauważysz na Facebooku, jak robimy zdjęcie po treningu, bo nie robimy przed treningiem, robimy po treningu, wszyscy są tak uradowani, tak się cieszą. Upoceni, ale szczęśliwi. Upoceni, ale szczęśliwi. No właśnie, tak. I chciałam jeszcze od ciebie wyciągnąć taką rzecz, co tak naprawdę daje, już trochę zaczęłaś o tym mówić, opowiedz mi o tej radości, którą daje ruch, bo prawdę mówiąc ja to jestem takim trochę kanapowcem, staram się, oczywiście całe życie się staram, ale jestem trochę kanapowcem i ciężko mi sobie wyobrazić, że ten ruch daje radość. Ten ruch daje radość. Po pierwsze, na przykład starsze osoby, które są samotne, a które chodzą z nami, dla nich bardzo ważne jest towarzystwo, że wyjdą z kimś, że się spotkają, mają cel. Jest radocha, bo spotykają nowych ludzi, poznają, to grono się im rozszerza. Ci, którzy są aktywni sportowo, bo ja mówię też, że Nordic Walking to jest ktoś, kto albo biegał, albo dopiero zacznie biegać. Mhm. Mamy osoby, które już nie mogą biegać, a chcą dalej aktywnie ćwiczyć. Mamy osoby, które już rzuciły kije i w tej chwili po prostu biegają, tak? Bo ja mówię, za wolno im jest. Tu jest kwestia tego, że ta radocha, że tak naprawdę z własnymi, bo ja na przykład dziewczyny zachęcam, przepraszam, panów również, bo panów również mamy, wszystkich zachęcam do tego, żeby brali udział w różnych zawodach. Ta radość tej współrywalizacji, tego, że to się dostanie medal, koszulkę, że spotka się tylu fantastycznych ludzi i zobaczy się, że na przykład 80-latek
zawodek, a mamy takiego pana z Polski, który startuje w zawodach i często jest na pudle, że można, to tak naprawdę mamy świadomość, że przedłużamy sobie naszą sprawność fizyczną na bardzo, bardzo długo. Mhm. Czy Nordic Walking jest dla każdego? Dla każdego. Nie ma żadnych ograniczeń? Nie. Chodzi z nami dziewczynka 11-letnia, ponieważ mama ją namówiła do tego. Musiała jej kupić kije, bo okazało się, że te kije, które posiadała, były po prostu za długie. Dziewczyna się tak wkręciła, że cały czas chodzi. Twierdzę, że za chwilę będzie mogła startować w zawodach. Mhm. Jak wydobrać właściwe kije? Czy pierwsze lepsze kupujemy na bazarku do widzenia uszanego? Bardzo często panie przychodzą z takimi właśnie kijami. Ja na stronie staram się pokazać, czym się różnią kije trekkingowe od Nordic Walking. Po pierwsze, kij musi być dobrany, nie możemy kupić go przez internet, chyba że już mamy wymierzone dokładnie długość. Mhm. Bardzo ważne jest to, żeby pójść do sklepu, stanąć, przymierzyć, zobaczyć, czy długość kija pasuje nam do dłoni. A jak ktoś nie ma czasu? Nie mam czasu na chodzenie wokół Wodnej Doliny. Niech znajdzie. Da się? Da się znaleźć. To jest tylko godzina. Pamiętajcie, że w ciągu 24 godzin, jak podzielimy to wszystko, ta godzina zawsze się znajdzie. Codziennie chodzicie? Ja staram się co drugi dzień i wszystkim mówię, co drugi dzień. Jeden dzień wysiłku, drugi odpoczywamy. Na trzeci znowu idziemy. Jak ktoś podejdzie do czerwonowłosej kobiety na Wodnej Dolinie i powie, pani Marzeno, oglądałem panią w telewizji, też chcę zacząć chodzić. Pomożesz? Wczoraj była taka sytuacja. Cztery dziewczyny przyszły, widziałyśmy, chcemy. Mhm. Zapraszam. Swoją grupę puszczam, tą, która już po prostu chodzi dosyć sprawnie i zabieram się za nich. Chodząca o kijach Marzena Olszyńska była dzisiaj moim i państwa gościem i pięknie nas motywowała. Dziękuję bardzo za przybycie do studia tobie. Dziękuję serdecznie, wychodźcie z kijami. Dziękuję państwu za uwagę i cóż, no może spróbujemy. Chociaż raz może się okaże, że to zejście z kanapy wcale nie jest takie straszne. Do zobaczenia.